Jesteśmy na Farmie Życia w Więckowicach. Jest to ośrodek dla dorosłych osób z autyzmem, ze spektrum zaburzeń autystycznych, prowadzony przez Fundację Wspólnota Nadziei. Na Farmie Życia funkcjonuje dom, czyli część mieszkalna dla dorosłych osób z autyzmem. Są to osoby z autyzmem szczególnie pokrzywdzone, osoby, które nie miały miejsca w innych placówkach, w innych ośrodkach. No, jesteśmy pod tym względem specjalistycznym miejscem. Mamy też różnorakie pracownie. Pracownia gospodarstwa domowego, kulinarna, ogrodnicza, rękodzieła, ceramiczna. Pracownia rehabilitacyjna, gdzie odbywają się ćwiczenia. No i mamy przede wszystkim zaplecze w postaci ogrodu, sadu, jagodnika i 7-hektarowego gospodarstwa ekologicznego. Mam kolegów, mam koleżanki, wiesz? Tego, kto mi pomaga, lubię najbardziej. Na przykład, no ty wiesz, niektórzy chodzili ze mną do jagodnika w zeszłym roku, tam gdzie pisało jagodnik. Farma Życia działa już od ponad 15 lat. Mamy w planach rozwijanie tego naszego ośrodka w Więckowicach, ale też tworzenie sieci ośrodków w kraju. Więc bardzo prosimy o wsparcie, o pomoc, o życzliwość w stosunku do naszej inicjatywy, o zrozumienie dla osób z autyzmem, aby nadzieja stała się życiem.